W Muzeum Miedzi w Legnicy trwają przygotowania do otwarcia wystawy Srebro Trzebowian i Piastów. Znajdą się na niej dwa skarby ze zbiorów placówki. Skarby wczesno-średniowieczne, datowane na X i XI wiek, które odkryte zostały w przeciągu ostatnich 60 lat na terenie związanym z plemieniem Trzebowian. Pierwszy, odkryty w 2018 roku, udało się zlokalizować w trakcie poszukiwań pola bitwy pod Legnicą. To 169 fragmentów monet, ozdób czy srebrnego drutu z pełnym opracowaniem. Drugi, odkryto w 1964 roku w Legnicy przy dzisiejszej ulicy Słowackiego. Był to wówczas jeden z najcenniejszych zbiorów w zasobach muzeum. Co ciekawe, Walerii Mikrinow, który był operatorem koparki, który odkrył ten skarb, przekazał go do utworzonego dwa lata wcześniej Muzeum Miedzi w Legnicy. Skarb ten najpierw trafił do gabinetu numizmatycznego Muzeum Śląskiego we Wrocławiu. Otwarcie wystawy Srebro Trzebowian i Piastów już w piątek, 15 grudnia o godzinie 17:00.